Witam, Bogusz Kasowski, Surowcowe Info w poniedziałek, 6 czerwca. Program zaczynamy ponownie od Rosji, gdzie trwają negocjacje pomiędzy ONZ-em a Rosją w sprawie możliwości eksportu zarówno rosyjskich zbóż, jak i ukraińskich zbóż, czy też nawozów sztucznych z Rosji i Białorusi. W tym temacie jest bardzo wiele zmiennych, bardzo wiele osób jest zaangażowanych ze strony ONZ, którzy chcą zapobiec... Globalnemu kryzysowi żywnościowemu. Jednakże w tej chwili Rosja uparcie twierdzi, że nie uniemożliwia ukraińskim poetom eksportu zbóż, że poety zostały zaminowane przez Ukraińców, że ich statki są gotowe przepuścić, przepuścić eksport ukraiński pod warunkiem oczywiście zniesienia niektórych sankcji. Również Rosja mówi o tym, że jest możliwy eksport przez Białoruś, co potwierdza prezydent Białorusi Łukaszenka, Mów, pod warunkiem oczywiście zniesienia części sankcji nałożonych na Białoruś za poparcie Rosji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. E, tutaj Łukaszenka powiedział wprost, że jest gotowy przepuścić towary ukraińskie przez Białoruś jednak do portów bałtyckich, czy, też, czy to na Litwie, czy też w Polsce. Jednak e, musi to odbyć się w momencie, w którym będzie też zgoda na eksport Białoruskich towarów poprzez te właśnie poety. ONZ potwierdza, że są konstruktywne rozmowy w tym temacie z władzami rosyjskimi i białoruskimi. Natomiast, biorąc pod uwagę fakt, jak wielokrotnie przed wojną mieliśmy zapowiedzi rosyjskich polityków z Władimirem Putinem na czele, że nie planują żadnej inwazji. No to myślę, że w tym momencie nie ma co ukrywać, że jest to wysoce nieprawdopodobne, żeby nagle zaczęli mówić prawdę, że nie są to po prostu rozgrywki mające zamydlić oczy krajom Zachodu. Myślę, że tutaj oczywiście kwestia znoszenia sankcji jest dość istotna dla Rosji, która przecież jest mocno nimi dotknięta, choć oczywiście mocno one też kosztują nas tutaj na Zachodzie. Względem Rosji na zachodzie Europy, czyli w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Unii Europejskiej, ale także globalnie, bo jednak te wysokie ceny żywności, wysokie ceny paliw dotykają wszystkich na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Afryce, w Azji, wszystkich. E, pojawiają się też głosy analityków mówiąc o tym, że Rosja po prostu szantażuje świat właśnie bezpieczeństwem żywnościowym, wiedząc o tym. I o czym będzie mowa w dalszej części programu, że ma duże możliwości eksportu żywności w bieżącym roku 2022. Tak więc. Jest tutaj coś w tym, że Rosja jest świadoma swojej roli. Myślę, że Rosja już się co prawda przejechała na tym, jak mocno może zostać dotknięta sankcjami na skutek inwazji na Ukrainę, bo myślę, że tych sankcji nikt w Rosji w takiej skali się nie spodziewał. Teraz jednak. Wiedząc z historii, że głód potrafi doprowadzić do swoich zamieszek, wysokiej ceny żywności, czy też właśnie głód. Tak więc, no, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy ten szantaż rosyjski się uda, czy też nie. A my tymczasem, oczywiście, popatrzymy, co się dzieje na wykresach. Tak więc, zerknijmy do świeczek. No i skoro zaczęliśmy od tematów żywnościowych, to myślę, że trzeba przy nich pozostać, sięgając po prostu po informacje. Na pierwszy ogień widzimy, oczywiście mamy rynek pszenicy i w tym momencie też nie da się nie zauważyć, że. W przypadku rynku pszenicy nastąpiło nam pewne odbicie trochę powyżej 1000 centów za buszel. E, tutaj ten spadek w ostatnim czasie był wywołany właśnie tymi kwestiami związanymi z negocjacjami po stronie e, ONZ-u i Rosji, że tutaj będzie faktycznie dopuszczenie itd., tak itd., tak tak Te wszystkie rzeczy, na które świat pojazd kolejny po prostu zwyczajnie dał się nabrać. Natomiast odbicie, które zaczęło się tutaj na tej ostatniej naszej świeczuszce, Dzisiaj to jest kwestia spadku jakości upraw we Francji. Piąty tydzień z rzędu mamy spadek, tym razem tylko dwa punkty procentowe, ale summarnie już tylko 67% pszenicy o jest szacowane jako dobre lub doskonałe. To jest bardzo mało, jak na Francji, która jest przecież największym producentem pszenicy w Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, nie w Unii, nie w Europie jako takiej, tylko właśnie w Unii Europejskiej. Jednocześnie Sowekon podniósł swoje prognozy dotyczące eksportu rosyjskiej pszenicy w sezonie marketingowym 22-23, zaczynającym się 1 lipca o 1,3 miliona ton względem wcześniejszych prognoz, czyli że wyeksportują 42,3 miliona ton pszenicy. Powiem szczerze, że jest to bardzo prawdopodobne, bo jednak świat będzie potrzebował żywności, bo w przypadku metali, w przypadku bardzo wielu surowców świat może się obyć i próbować kombinować gdzie indziej, to jednak w przypadku żywności, gdzie głównym odbiorcą tej żywności są jednak ubogie regiony tej rosyjskiej żywności, są głównie ubogie regiony świata, tak jak państwa afrykańskie, to myślę, że tutaj mamy pewien potencjał, żeby ten jednak rosyjski eksport faktycznie miał miejsce. Jak to oczywiście będzie wyglądało, to się przekonamy z czasem. Tu w tej chwili wygląda na to na wykresie, że Jesteśmy w tędzie wzrostowym, bo co ja bym chciał wam pokazać? Spójrzcie tutaj, końcówka marca mamy dołeczek. Troszkę wyższy dołeczek mamy tutaj na początku kwietnia. Wyższy dołek mamy na przełomie kwietnia i maja, bo tutaj 2 pierwszego, znaczy ostatniego dnia handlowego kwietnia mamy zejście. Dołek lokalny mamy 2 maja, i w tej chwili ten dołek lokalny on miał doł na 1000, 1034. Tutaj dołek z 1 czerwca jest 1000. 37. Zwróćcie uwagę, że mamy dołki na początku każdego miesiąca. Nie, żeby to była jakaś istotna zasada, natomiast też pewną zależność w tej chwili pokazuje, że pod koniec miesiąca spodziewamy się lepszych warunków, później przychodzi nam prognoza pogody na dany miesiąc i pokazuje, że jednak szału nie będzie, jeżeli chodzi o zbiory i inne elementy, które tutaj mają wpływ na te surowce. Jednak w tej chwili widać, że jesteśmy Coraz wyżej. Podobnie jak ze szczytami, bo spójrzcie, że tutaj mieliśmy szczyt, szczyt mieliśmy 148. Tu był troszkę niższy, co mogło sugerować nam ten spadkowy. Natomiast tu jest 143, więc tutaj jesteśmy bardzo blisko lokalnego tego szczytu. Gdzie, no, tu mieliśmy ten, ten spadkowy, bo jednak zeszliśmy z tych szczytów 1365 do tego tutaj dołka. No ale tutaj 1043. No, tu oczywiście jesteśmy znacznie wyżej, i zobaczymy, czy to nam przebije kolejny szczyt, bo wtedy byśmy mieli naprawdę bardzo mocne potwierdzenie, że jesteśmy w tendencji wzrostowym. Na chwilę obecną, 100 centów na buszlu w perspektywie kiepskiej pogody, czyli susze w Europie sucha pogoda w Europie, sucha pogoda w środkowej części Stanów Zjednoczonych, plus huragany idące od Zatoki Meksykańskiej, burze topikalne, co już tam powoli się zaczyna, co prawda jesteśmy przed sezonem, to jednak to jednak, no, nie wygląda to aż tak pozytywnie dla pszenicy. Pewna rzecz, o której warto, myślę, powiedzieć, to kwestia nawozów. Wspominałem w którymś programie jakiś czas temu, że mamy Ankiety przeprowadzone wśród bazylijskich rolników, gdzie 64% powiedziało, że zmniejszy nawożenie o 20%. Miałem przyjemność rozmawiać z osobami zajmującymi się uprawą oli w ostatnim czasie w Polsce i powiem szczerze, że gdybyśmy globalnie mieli zmniejszoną ilość nawożenia, a będziemy mieli, bo raz, że nawozy są drogie, dwa nie są dostępne, więc te dwie rzeczy sprawią, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której. Nie będzie innej opcji, jak zmniejszyć ilość nawozów. Pytanie oczywiście brzmi: o ile? Rozmawiając z osobami zajmującymi się uprawą roli, zmniejszenie nawożenia oczywiście będzie skutkowało zmniejszoną wydajnością. To jest dość logiczne i tutaj gdzieś udało mi się pewne rzeczy potwierdzić, moje przypuszczenia logiczne. Że tak ma miejsce, natomiast oczywiście jest kwestia skali. Jeżeli by się globalnie na skutek mniejszej liczby nawozów zastosowanych podczas tego sezonu na pszenicy letniej, na jęczmieniu, Życie i innych surowcach letnich, jeżeli w przypadku pszenicy, bo tu znam areały, mając globalne areały na poziomie 220 milionów hektarów, jeżeli wydajność na skutek gorszego nawożenia spadnie nam o zaledwie jedną dziesiątą na hektarze, średnio globalnie, to jak pamiętamy ostatni raport UZDA z What Market Trade, mamy mieć do czynienia z 13 milionowym deficytem na rynku pszenicy. Zmniejszenie nawożenia, które poskutkuje nam spadkiem wydajności o 1 dziesiątą globalnie, to jest 22 kolejne miliony pszenicy mniej. Jeżeli już tak wysokie ceny mamy w sytuacji, w której jest utrudniony eksport z Ukrainy, która po prostu skończy rok z bardzo wysokimi zapasami, prawdopodobnie przewyższającymi możliwości magazynowania, więc nawet no, część tej pszenicy się zmarnuje. To jest nieuniknione, jeżeli sytuacja nie zostanie jakoś mocno rozwiązana w, w tej kwestii, związanej właśnie z wojną rosyjsko ukraińską i umożliwieniem eksportu, to 22 miliony spadku podaży pszenicy w tym sezonie to jest prawie dwukrotnie więcej niż już, już teraz mówimy. I jest to dodatkowe, z czego jedna dziesiąta wydajności to osoby zajmujące się uprawą mówią, że to jest niewielka różnica w nawożeniu, a raczej w terminie nawożenia, bo termin też jest istotny, więc dla Ukrainy będzie to bardzo istotne, żeby nawozić w odpowiednim terminie, a Ukraina ma problem z paliwem. Ale globalnie mniejsze nawożenie będzie też skutkowało spadkiem wydajności. Może skutkować spadkiem wydajności nawet o 10% i wtedy powiem szczerze 100 milionów ton przy globalnym Areale. Jeżeli byśmy mówili o 10% spadku wydajności, nie chciałbym, żeby do tego doszło. Zdecydowanie. Myślę, że nikt by z nas nie chciał, bo wtedy powiem szczerze, że ten szczyt lokalny 1400 to jest, będzie uznawane za poziom niskiej ceny za pszenicę. Natomiast trzeba bardzo mocno obserwować kwestie nawożenia i szukać informacji na temat właśnie zastosowania nawozów w bogatszych regionach, jeżeli chodzi o pszenicę, tych kluczowych. Mowa tutaj o największych producentach. Chiny, Indie. Wiem, że Chiny nie eksportują pszenicy, tylko wykorzystują na własne potrzeby, ale jak im zabraknie, to będą kupować na świecie. Tak? Taka, taka jest niestety kolejność. Ameryka Północna Czyli Stany i Kanada, Brazylia z Argentyną plus Europa, głównie Francja i głównie tutaj kraje wschodniej Europy, czyli czy też Europy Środkowej, bo tutaj też jesteśmy nadal dość znaczącym producentem pszenicy. Więc myślę, że trzeba te rzeczy obserwować i mieć to na uwadze, bo te dane odnośnie nawożenia będą wpływały na szacowanie rzeczywistej wydajności na koniec sezonu. I myślę, że Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przeszacowuje te rzeczy. Bo przy tak wysokich cenach nawozów i ich braku ich dostępności, a przynajmniej w Polsce mamy brak dostępności części nawozów, w niektórych miejscach nie ma nawozów, fizycznie nie można ich kupić, bo nie ma. To myślę, że jest tutaj kwestia czasu, kiedy to się zacznie odbijać w apothekach i już, po, już powinno się to odbijać w apothek, natomiast chyba nikt tego nie bierze pod uwagę. W... Więc tutaj pszenica ma szansę się odbić e, bardzo, bardzo mocno. Podobnie jak kukurydza, która też, zobaczcie, piękne zatrzymanie na 700c, okrągły psychologiczny poziom, w dodatku zbiegający się nam z aktualnym poziomem fibonacciego, który mamy naciągnięty wewnątrz tego przedwojennego kanału wzrostowego, gdzie kukurydza jest przecież też znaczącym producentem kukurydzy, i w tym momencie myślę, że możemy śmiało mówić, że ten kanał wzrostowy powinien nam się utrzymać, czyli 700 jest w tym momencie bardzo solidnym wsparciem. Szkoda, że nie otworzyłem pozycji dziś od Anana, ale to mój błąd, mój błąd, że nie popatrzyłem od Anana na otwarciu rolnych co się dzieje. Więc tutaj mogłaby być bardzo ciekawa sytuacja i podbitka w stronę 740-750 jak najbardziej myślę, że tutaj w przypadku pszenicy ma szansę wystąpić. W przypadku soi myślę, że możemy oczywiście przedłużyć naszą konsolidację, bo widać, że w niej tkwimy. Nie będę tutaj dużo mówił, wymyślał, bo jesteśmy po środku konsolidacji, Soja wymaga najmniej nawożenia z tej wielkiej trójki. Prognozy dotyczące zbóż i osi oleistych, które publikowałem w czwartek. Słuchajcie, w czwartek, jeżeli oglądaliście tylko program, czyli wywiad rozmowę z Krzyśkiem Abemowiczem, druga część będzie. W poniedziałek teraz 10, w przyszłym tygodniu to jest chyba 12 czerwca, czy jakoś tak? 13, nie 12, 13 czerwca. Będzie druga część tej rozmowy. Natomiast w tym momencie dużo aktualności na stronie surowcowe info. W czwartkowych aktualnościach było i tam naprawdę była masa, masa informacji. Oczywiście wiem, że one są już w cenach, no bo to są informacje, które publikowałem, które miałem spisane już w środę, w, w późnym wieczorem, więc one w czwartek najpóźniej już były dyskontowane przez rynek, natomiast myślę, że warto wiedzieć. Tam jest też o na kolei z tych innych rzeczach. ja tkwi po prostu po środku, Konsolidacji, i powiem szczerze, no nie mam pojęcia, co bym miał tutaj zrobić, tak? A skoro ja nie wiem, to idę dalej. Tych rynków jest cała masa. Tu tkwimy w tej konsolidacji, słuchajcie, od końcówki lutego, od początku wojny. Wojna nam nie zrobiła na tej soi nic. Cały ruch był przed wojną, wojna nam tą soję zatrzymała, i tyle. Koniec. Na temat soi. Sytuacja na surowcach uprawnych musi w tym momencie oczywiście przejść na. Rynek kawy, gdzie mamy potężne wybicie w górę kawa. Powiem szczerze, rośnie nam popyt, ponieważ Starbucks otworzył 600 z swoich 940 kawiarni w Chinach na skutek złagodzenia blokad covidowych. Mamy kwestie związane z prognozami uzda dla kawy w Indiach i Kolumbii. Szczegóły sobie możecie doczytać jak najbardziej oczywiście na stronie surowcowe Info. Gdzie w Indiach e, wspomnę tylko tyle, że w Indiach prognozowana jest tam drobny wzrost produkcji jeżeli chodzi o e, kawę typu Arabik, e, kawę typu Robusta Ayabika zresztą też ma tam odobinkę wzrosnąć, bo to jest mowa o około 40 tysiącach worków Arabiki oraz o 170 tysiącach worków Robusty, więc nie jest to jakaś duża ilość, natomiast w Kolumbii prognozowana jest Taka sama wielkość produkcji, czyli 13 milionów worków e, arabiki. Jest to, e, jest to oczywiście mniej niż w sezonie 2021, bo w sezonie 2022 też było 13 milionów prognozowane, tak więc tutaj mamy do czynienia z pozostawieniem, z pewną stabilnością produkcji w Kolumbii, która jest poza tym swoim dwuletnim cyklem, jeżeli chodzi o kawę. Złagodzenie blokad covidowych oczywiście zwiększa nam popyt po stronie chińskiej, nie zmienia nam się podaż. E, mamy czwarty tydzień z rzędu spadku zapasów w amerykańskich magazynach o 50, ponad 55 tysięcy worków w ciągu tygodnia i zapasy kawy są o ponad 50% niższe niż w poprzednim sezonie. Odkąd notuję tę różnicę sezon do sezonów procentową, to e, nie widziałem jeszcze 50. -tki. Tak więc... Sytuacja się genialnie pogarsza, jeżeli chodzi o ten rynek. Biorąc pod uwagę, jak ten rynek się zachował, słuchajcie, myślę, że widać bardzo wyraźnie, że no, to wsparcie tutaj w tym przedziale tych dwóch FIBO, 215,96 tutaj tego białego i 217,47 tego żółtego, czyli tego dużego, które gdzieś tutaj mamy naciągnięte i które też można by jeszcze odebinkę zaktualizować, bo widzimy, że przecież ono dotyka tego poziomu z listopada szczytu, a przecież nowy szczyt mamy tutaj. Tak czy inaczej, no ten poziom FIBO nam tutaj aż tak idealnie nie, nie działa. Ten tutaj 215-216, tutaj ten został przewinięty do poziomu, gdzie te dwa FIBO się nam nakładają i też tu widać bardzo wyraźnie tą walkę na tych poziomach. No i ostatni szczyt, 240, słuchajcie, tutaj mamy też poziom FIBO 61,8 zniesienie, więc jesteśmy w dość ciekawym punkcie na techniczną właśnie zawrotkę i to no, zawrotka o 12 punktów, o 12% jaką tutaj widzimy, czyli tak naprawdę ta świecz, otwarcie tu powyżej i zejście tutaj, no... Powiem szczerze, jest już jakąś formą zawrotki. Gdybyśmy odbili się tutaj faktycznie od tego poziomu 231 na stały, byśmy go już nie testowali, pojechali w nim w górę. No to powiem szczerze, że perspektywa 250 centów za funt kawy wcale nie jest niemożliwa. Więc w tym momencie. Uff, jest to coś naprawdę niesamowitego, że ta kawa jest tak wysoko. Ona jest wysoko. Mamy perspektywy ograniczenia popytu w Rosji i na Ukrainie. Mamy perspektywę ograniczenia popytu poprzez rosnącą inflację. A kawa się w to wpisuje nadal, w tą rosnącą inflację. W efekcie no ciężko jest ocenić, na którym miejscu może się zatrzymać. Dla mnie też jest bardzo w tym momencie, jest bardzo trudna do rozgrywania. Powyżej tutaj 220 była ciekawa opcja do otwarcia tego długiej pozycji, tym bardziej, że mieliśmy tutaj to wsparcie z SMA 55, które mamy naciągniętą przecież od dawna na tych wykresach, na większości naszych wykresów surowcowych. Ale w tej chwili. Jeśli byśmy się znów odbili o od 240 w dół, to spokojnie myślę, że można kombinować nad złapaniem ponownie, ponownie ruchu w dół na, do poziomu 231 albo i niżej. Natomiast jeśli byśmy mieli 240 przebić, no to wtedy 250 czy ostatni czy 260 są jak najbardziej otwartą drogą. Choć oczywiście pytanie o pogodę, bo w tej chwili w Brazylii mieliśmy do czynienia z opadami deszczu, które dla kawowców są dobre, są kiepskie dla cukru, więc może też od razu dla. Cukru, wstąp wspomnę. Bo dla cukru są kiepskie, bo opóźnią zbiory, więc tutaj też ta produkcja może troszkę się opóźnić. Więc spodziewane deszcze na tę drugą połowę tego tygodnia, bo takie są, będą teraz tam wpływały na wycenę cukru. więc mamy szansę, że będziemy mieli teraz zwyżkę pod te deszcze, które mają spaść, jeżeli tam się oczywiście prognoza nie zmieni i będzie to się oczywiście przekładało na. Potencjał oczywiście wzrostowy i w przypadku słabszych deszczy, czyli na przykład w czwartek czy w piątek, możemy liczyć na głębszą korektę, jeżeli te deszcze będą słabsze od prognoz. Bo myślę, że prognozy będą tutaj e, przeszacowane. Jeżeli będą przeszacowane, może nie myślę. Jeżeli będą przeszacowane, to będziemy mieć cofkę. Jeżeli nie będą, to te ceny mają szansę wrócić na fokołice i nawet powyżej 20 centów w tym tygodniu. Tak więc na cukrze pod tym względem mamy pewien potencjał. Pro wzrostowy. Popatrzymy, popatrzymy sobie na inaczej gazu ziemnego, który nam zaliczył pewną korektę. I słuchajcie, to co. E, nie trafiłem chyba na osobę, która by mówiła coś o tym, że na gazie od pewnego czasu mamy. 1,20 konsolidacji, i zobaczcie, że tylko trzy świeczki mieliśmy tak naprawdę mocno korpusowo poniżej tej konsolidacji, trwającej od początku maja. Dziewiątka widać, że z bardzo mocnym poziomem, bardzo mocnym oporem. Na gazie w Stanach Zjednoczonych najważniejszą kwestią jest różnica w tym momencie od 5-letniej średniej, i ta 5-letnia średnia jest różnica, wynosi po czwartkowych zapasach 15,5%. To jest też kolejne tutaj e, zmniejszenie tej różnicy o 14 punktów o 0,14, czyli o 14 e, punktu procentowego 14. Setnych. Wzrost wyniósł 100 miliardów 100 sześciennych, prognozowano wzrost 84, natomiast liczba odwiertów się nie zmieniła, więc raczej nie będziemy mieli jakiegoś dużego skoku podażowego. Podaż w czerwcu wynosi 74,5 mld stóp sześciennych, czyli mniej o 60 niż w maju, a prognozowany eksport gazu ziemnego na ten tydzień, to jest 86,4 mld stóp sześciennych plus 129 tydzień do tygodnia procentowo, natomiast w przyszłym tygodniu ma skoczyć to do 89,9, czyli już wchodzimy w kwestię upałów zwiększonego zapotrzebowania na gaz, wynikającego oczywiście ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, gdzie no, przy tych cenach też ten gaz nie będzie jakoś mocno reagował, ponieważ większość ci, co mogą, będą stajali się opalać więcej więcej, elektrowniami, elektrowniami tutaj węglowymi, w miarę możliwości. Oczywiście w miarę możliwości, bo to jednak wcale nie jest takie pewne. Spotowe ceny gazów w Azji wzrosły, 24,77 za MMBTU, to jest 5,78 tydzień do tygodnia. Zapasy w Europie gazu, słuchajcie, 44% wypełnienia magazynów, około 9% niż od 5-letniej średniej, czyli my się już podnosimy w tym temacie. Więc tutaj nie ma co liczyć na to, że to Europa będzie w jakiś sposób nam mocno, mocno, bywała na ten rynek. A ceny dziewiątka z solidnym wsparciem od dziewiątki szukać shortów, ale krótkich. Krótkich szybko zabezpieczać się na break even, żeby tutaj z jakimś minimalnym zyskiem w razie jakiejś cofki wyjść i starać się zabezpieczać i jak najwięcej przesuwać ten break even, jeżeli chcemy, że no w końcu powinni zrobić jakąś głębszą korektę niż tylko 1.20 i byłoby fajnie być wtedy w pozycji, ale jednocześnie nie warto ryzykować jakoś dużo i trzymać pozycji, nie wiem, Odbijamy się od dziewiątki. Załóżmy, że w punkcie otwieramy na krótką pozycję od 9, Rynek nam schodzi do 8,60 czy do 8,40. My zostawiamy nadal stop lossa powyżej 9,20 i rynek się wraca i wylatujemy ze stratą. No to wtedy, kiedy już mamy jakiś tam zysk te 40,60 60. 60 centów, to myślę, że jak najbardziej już absolutnie, jeżeli nie chcemy zamykać, to oczywiście zabezpieczamy się co najmniej na break event, żeby tutaj z minimalnym zyskiem paru centów e, powyżej spreadu wyjść z tego rynku. No, rynek złota, słuchajcie... Nie będę przedłużał tej konsoli, którą tutaj mieliśmy, tego zakresu, który tutaj mieliśmy wyznaczony. Widać, że 1850 to jest ten moment, na którym rynek nam złota pozostaje. Natomiast David Megger, dyrektor ds. handlu metami w Harris Futures, powiedział, że jeżeli Fed widzi stabilizację gospodarki podczas podnoszenia stóp procentowych, może poczuć się do. Upoważniona do podnoszenia stóp procentowych w szybkim tempie, podczas gdy prezes Fedu z Cleveland, Loeta Mestre, powiedziała, że szuka przekonujących dowodów na to, że inflacja osiągnęła szczyt. A jeżeli tak się nie stanie, wrześniowe posiedzenie Fedu również może przynieść podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, czyli byśmy mieli bardzo duże narzucone tempo w Stanach Zjednoczonych, co będzie. Odzwiercie dla Odzwierciedleniem, jak poważna jest sytuacja z inflacją. I oczywiście, no nie powinno to dziwić, że to się też odbija na Polsce, ale jeżeli chodzi o, o rynek sam złota, podnoszenie stóp o 50 punktów bazowych podczas najbliższych spotkań, posiedzeń Fedu teoretycznie dla złota jest negatywne, ale jednocześnie z drugiej strony oznacza, że Fed jest na etapie walczymy z potężną falą inflacji. Jeżeli we wrześniu będziemy mieli czy będą prognozy, że we wrześniu też będziemy mieli 50 punktów bazowych podwyżkę? Wiem, że mamy czerwiec, ale idzie jednak troszkę tam na martwy sezon, jeżeli chodzi o rynki surowcowe. To mamy do czynienia z sytuacją, w której złoto ma szansę na głębsze odbicie, większe odbicie w górę i ustabilizowanie się powyżej 1900, bo to będzie oznaczało, że ta inflacja jest bardzo, bardzo mocna i bardzo trudna do zniwelowania, bo nie zatrzymana jest... Rynki wyceniają przyszłość, może w ten sposób powiem. Rynki wyceniają przyszłość, więc jeżeli inflacja nie hamuje, wiedząc o tym, że będzie ostra walka ze strony Fedu z inflacją, no to znaczy, że jest tutaj problem dużo głębszy i Fed może sobie w najbliższym czasie z nim nie poradzić. A taka niekontrolowana inflacja, no to jest oczywiście piękna pożywka dla rynków złota. A ponieważ nie chcę dzisiaj jakoś naprawdę Was mocno trzymać długo przy tych, tych rynkach. Wiem, że w poniedziałek, znaczy w czwartek ostatnio nie było programu, ale też bardzo, bardzo dużo rzeczy mi wchodzi na głowę. Rynek ropy naftowej. Słuchajcie, rynek opy naftowej otworzył się nam po weekendzie znowu luką w górę, którą domknęliśmy oczywiście pięknie, ale jednak ta luka w górę została otwarta. Zwróćcie też uwagę, że domknęliśmy tą lukę otwarcia pomiędzy Tutaj 31 maja, a 1 czerwca. Mieliśmy tą fajną lukę prospadkową, ale jednak ona została domknięta. Słuchajcie, tak naprawdę już w ubiegłym tygodniu, e, bo została tutaj domknięta już 3 czerwca w piąteczek. No, prawie, prawie, prawie w punkt, bo tutaj mieliśmy dołek 121,60, szczyt mieliśmy 121,45, więc tam 15 centów, ale kto przy 120 dolarach się o 15 centów? No, bo miejmy litość, tak? W czwartek mieliśmy OPEC, który podniósł limity produkcyjne na lipiec i sierpień o 648 tysięcy bajełek. Było ustalone, że będą podnosić o 432, tak więc odrobinkę więcej. Natomiast pytanie: ile z tego trafia do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli w rzeczywistych umożliwionych, rzeczywistych miejsc, które mają możliwość produkcji. Większej ilości ropy. Z pozostałych krajów OPEC, oczywiście wolne moce produkcyjne, ma Rosja. Pytanie, czy je wykorzysta. Oczywiście tutaj były informacje w ubiegłym tygodniu, że Rosja zwiększa produkcję. Po początkowym spadku na skutek sankcji zwiększa produkcję, bo jednak jest duży popyt w Azji na ich ropę naftową. Ale jednak nie byłbym tutaj takim dużym optymistą pod tym względem. Wynikać to przede wszystkim będzie z faktu, że Rosja musi to sprzedać, a jak musi to sprzedać, to musi to sprzedać niestety, ale z dużym rabatem. Tutaj Rosja zwiększając znacząco produkcję, będzie wpływać negatywnie na ceny, czyli będzie zarabiać jeszcze mniej. Biorąc pod uwagę, że ropa naftowa jest w tej chwili jednym z kluczowych produktów rosyjskich, to oni nie mogą zwiększyć nie wiadomo jak tej produkcji. E, mamy też informację o tym, że około 650 noweckich pracowników planuje strajk od 12 czerwca czyli od niedzieli jeżeli nie dostaną jeżeli mediacje państwowe się nie powiodą w zakresie tutaj oczywiście związanych z ich związanych z ich żądaniami ponad płacowych ponad inflacyjnych wzrostów płac a także innych elementów związanych z warunkami pracy które nie zostały ujawnione mediom Dość ciekawa sytuacja, w której nie ujawniono mediom, jak czego tutaj oczekują właśnie potencjalni strajkujący. Natomiast mówimy tutaj o naprawdę dużej liczbie strajkujących, ponieważ strajk może dotknąć ponad 83 tysięcy bałek dziennie, to jest 2% norweskiej produkcji, to jest dużo dla, z punktu widzenia Norwegii. Natomiast postarają się. Nie dotykać kwestii gazowych. Szef jednego ze związków zawodowych powiedział, że są świadomi zagrożenia dostaw gazu w Europie i dlatego będą starali się nie ruszać tego tematu tych obiektów produkujących gaz, żeby tutaj nie zwiększać zagrożenia gazowe, nie zmniejszać bezpieczeństwa energetycznego w Europie. No, jakby to powiedzieć ludzki pan, prawda? Tak to się chyba mówi w tym kontekście związkowców. Można by użyć tego. Natomiast Słowacja poinformowała, że najmocniej odczuje skutki sankcji Europejs Unii Europejskiej na rosyjską Europę. i oczekuje, że Solidarność w Brukseli, czyli unijna złagodzi jej skutki. E, Słowacja starała się o trzyletnią derogację w handlu rosyjską ropą. Nie powiodło się to, ponieważ zatwierdzono te surowe sankcje na e, koniec maja Natomiast w ramach deklarowanej solidarności oczekujemy indywidualnego dostępu do zasobów zapasowych ropy naftowej w, stan, w Unii Europejskiej. Po 8 miesiącach, kiedy będą tutaj mieli, bo Słowacja dostała jakieś to przedłużenie oczywiście tych swoich warunków importu ze strony importu ze strony Rosji rociągami. To ma po 8 miesiącach produkować tylko i wyłącznie na krajowy rynek, plus eksport do Czech. Rafineria Slovnaft jest jedna krajowa, wykorzystuje tylko i wyłącznie rosyjską ropę, należy do węgierskiego koncernu. Tak więc tutaj mamy do czynienia naprawdę z dość ciekawą sytuacją. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało. Natomiast najprawdopodobniej będzie to też olbrzymim kosztem proinflacyjnym dla tego kraju, gdyż będą musieli się przestawić na inne gatunki ropy droższej po prostu Kazachstan zmienił nazwę swojej ropy na Kazachstan Export Blend Crude Oil żeby uniknąć jakichkolwiek skojarzeń i niewłaściwego zmieszania z rosyjskimi sankcjami bo Kazachstan eksportuje przez rosyjskie porty dużą ilość swojej ropy ja tutaj widzę potencjał dla Rosji, żeby dostarczyć na rynek swoją ropę po prostu mieszając ją z kazachstańską ropą i w ten sposób starając się przemycić w cudzysłowie, oczywiście, trochę ropy do Europy swojej i po prostu zwiększyć swój eksport. W Kazachstan w ubiegłym roku wyeksportował 13,3 miliona ton, tak więc tutaj troszkę tego jest. E, Rosyjskie Ministerstwo Finansów powiedziało, że spodziewa się w czerwcu 6,35 miliarda dolarów dodatkowych przychodów z opy i gazu. Tyle w temacie sankcji, które są nakładane, bo jak widać, nie wpływają one specjalnie na e, rzeczywisty budżet Rosji, bo jednak te wpływy są nadal bardzo, bardzo duże i bardzo, bardzo wysokie. Więc jeszcze tutaj trzeba nad tym popracować. Chiny zakazały, słuchajcie, też wiadomość z tego, że Chiny zakazały, zamknęły przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Choć, jak doczytuję, chodzi o samoloty należące do wyprodukowane przez zachodnie koncerny, czyli mówimy tutaj o Boeingach i Airbusach głównie. Natomiast tuły czy iły mogą latać, znaczy tu po lewy i iły. Mogą latać do Chin. Tutaj jeszcze powiem szczerze, że byłoby super, jakby jeszcze się udało potwierdzić te informacje tak do końca, no ale zobaczymy. Zapasy ropy w magazynach szanghajskiej giełdy spadły o 24% z powrotem do poziomu nieco ponad 6 milionów baryłek. Liczba odwietów naftowych w USA bez zmian 574 aktywne punkty. Natomiast rząd Bolsa powiedział, że zamierza włączyć Petrobras do swojego programu prywatyzacyjnego pomimo, że ostatnio wykorzystuje bardzo mocno swoją e, przewagę jako właściciela koncernu, żeby narzucać tutaj politykę cenową Petrobrasowi, ryzykując... Między innymi bezpieczeństwo energetyczne swojego kraju. Natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że chciałby zostać wybrany na drugą kadencję, no to oczywiście wiemy z naszego podwójka: populiści zrobią wszystko, żeby to zrobić, nie patrząc na skutki gospodarcze. Droga Wenezueli i Grecji stoi otworem. Patrząc po tych cenach, które mamy na rynku, powiem szczerze: 120 dolarów jest jak dla mnie wciąż tanią ropą w perspektywie odcięcia rosyjskich dostaw. Natomiast nie ma co liczyć na gwałtowny spike w stronę 140-150 dolarów za pajełkę w tej chwili, bardziej jest to kwestia, jak będzie to wyglądało pod koniec roku, czyli ile ropy będziemy w stanie sprowadzić. Tutaj się może bardzo wiele zmienić. Kluczowym może być wykluczenie Rosji z Plus. Jeżeli ten temat powróci na stół, a ponoć ministrowie twierdzi, że nie ma go. Ministrowie z Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich formalnie powiedzieli, że nie ma takiego tematu. Ale gdzieś tam w kuluarach, jak widać, jest on dyskutowany, skoro takie przecieki się w prasie pojawiły. E, oczywiście wiem, że mogą być to jakieś fałszywe przecieki czy coś, ale no, mimo wszystko myślę, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie dla krajów OPEC, zwłaszcza krajów OPEC. E, więc ja bym tutaj na ich miejscu takie coś na pewno rozważał. E, z perspektywy cenowej, to nie będą ostatnie podrygi opy naftowej. Nie chcę tutaj też być bardzo złym prognostą, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że wysokie ceny ropy zostaną z nami na dłużej do końca tego roku. Bardzo prawdopodobne, chyba że bardzo szybko Europa pokaże, że potrafi się odciąć od rosyjskiej ropy, nie ponosząc jakichś olbrzymich kosztów inflacyjnych, bo jeżeli w Słowacja, Węgry i te inne kraje, które są mocno uzależnione od rosyjskiej ropy, dostaną po prostu dodukowane euro, no to mamy inflację murowaną. W tym tygodniu mamy, słuchajcie, też spotkanie Banku Centralnego Europejskiego z decyzją o stopach procentowych. Prognozy mówią o utrzymaniu zea. Jednak podczas szczytu w Davos pojawiły się głosy, że EBC będzie podnosić stopy procentowe, tak? Więc może szykują nam niespodziankę i wtedy jest szansa na troszkę bez stłamszenia w strefie euroinflacji ale jeżeli ropa będzie droga, czyli jeżeli ropy bardzo szybko się nie uda zastąpić i musimy ją zastąpić długo przed tym terminem, jaki sobie Unia Europejska ustawiła, bo inaczej te ceny nam naprawdę wystrzelą pod koniec roku. W tej chwili 120 jest tutaj takim balansem, część analityków zapewne uważa, że Unia Europejskiej się udał niezależnie od rosyjskiej ropy bez jakiegoś tutaj potężnego zmniejszania podaży globalnej, tak czy zabijania z dużej części Europy z, innej, czy, z innych części świata, znaczy nie wpływając jakoś mocno na popyt w innych częściach świata, a część analityków uważa, że jednak to się nie uda, że te ceny muszą być wyższe, żeby Europa była w stanie kupić wystarczającą ilość Europy, po prostu płacąc więcej niż kraje biedniejsze. Ja powiem szczerze... Chcę być optymistą, bo mieszkamy w Unii, nie? Nie chcę płacić 9, 10 zł za lity benzyny. Mimo, że Orlen już się przygotowuje i przejawia swoje pylony na ceny czterocyfrowe, no ale. No właśnie, oni wiedzą, tak? Podobnie jak pewnie Mojawiecki, który w obligacje antyinflacyjne w ubiegłym roku zainwestował większość swojego majątku. Te w obligacje indeksowane inflacją, tak więc oni wiedzą. Więc i my się szykujmy po prostu na wyższe ceny. Onen będzie się na nas dojabiał, więc ceny raczej sięgną 10 zł za litr, i zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądała gospodarka. Jedynym plusem takich cen jest to, że byłaby szansa na realną zmianę gospodarki czy polityki kraju, ale to ludzie by musieli zacząć myśleć. Tym mało optymistycznym akcentem będziemy dzisiejszy program kończyć. Lajki, subskrypcje, komentarze pod programem są dla Was. Opis odcinka też zalecam. Spojrzeć co w nim jest. Są tam przydatne linki. Zapraszam do korzystania z nich. Nie ma tam żadnych f więc spokojnie nie martwcie się. E, generalnie popatrzmy, co się dzieje na rękach w tym tygodniu. Z dużą dozą spokoju, z dużą dozą ostrożności EBC może nam namieszać i to może być naprawdę duży problem. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w czwartek w programie. Do zobaczenia na rynkach. Jutro jeszcze przypominam, jest webinar, też link do artykułu, gdzie informuję o webinarze i jutro na temat pszenicy też wrzucę w opisie odcinka, tak więc tam go będziecie mogli zobaczyć za chwilkę. Więc bardzo serdecznie Was zachęcam do udziału w webinarze. On będzie na żywo, bezpłatnie, więc będzie można też zadawać pytania w trakcie. Tak więc naprawdę myślę, że warto troszkę te czasu poświęcić w godzince, powinniśmy się zamknąć. Dzięki wielkie za dzisiaj, powodzenia na jeneczkach i do zobaczenia.